Dzień dobry. W futbolu nie ma sensu przywiązywać się do oficjalnych deklaracji. Jeszcze w lutym trener RB Lipsk, czyli Marco Rose, powiedział, że Joško Gvardiol w kolejnym sezonie także będzie piłkarzem Lipska. I choć Chorwat przekonuje, że marzy o grze w Premier League, no to wcale nie powiedział kiedy. Chwilę później, kilka miesięcy później, Max Eberl, czyli człowiek odpowiedzialny za kształtowanie polityki transferowej RB Lipsk, powiedział z kolei: po odejściu Szoboszlaja nie potrzebujemy pieniędzy. Wolelibyśmy, żeby Joško Gvardiol został. Natomiast każdy raczej zdawał sobie sprawę, że pomimo tych deklaracji trenera Marco Rose, Joško Gvardiol jest piłkarzem po prostu już zbyt dobrym, żeby rozgrywać kolejne mecze w RB Lipsk. Jest piłkarzem przede wszystkim zbyt rozchwytywanym. Jeszcze przed rokiem Lipsk mógł sobie pozwolić na odrzucanie jakichś bajońskich ofert z Chelsea, na odrzucanie zakusów ze strony Chelsea, natomiast stało się jasne, że choć mówimy tutaj o bardzo młodym obrońcy, rocznik 2002, choć można odnieść wrażenie, jakby grał na tym najwyższym poziomie już pewnie od jakichś ładnych 6 lat, to jednak jest piłkarzem, który zdecydowanie przerasta ten Lipsk. Ale też w sumie Lipsk w ostatnich latach pokazywał, że potrafi piłkarzy na długo do siebie przywiązać, a la Christopher Nkunku. I tutaj ciekawostka jest taka, że jeszcze jakiś czas temu Joško Gvardiol mówił, że chciałby trafić tam, gdzie pójdzie Nkunku, że bardzo ceni tego piłkarza, lubi go. No i rzeczywiście w pewnym momencie Chelsea wydawała się być takim może nie faworytem, ale bardzo mocnym kandydatem do pozyskania Chorwata. W grze był także Liverpool, o którym Gvardiol kiedyś mówił, że ten klub jest w jego sercu, jego ojciec także kibicował The Reds. Mówiło się także oczywiście o Realu Madryt, wzorował się na Sergio Ramosie i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie wszystkie topowe kluby na pewno w którymś momencie swojej historii interesowały się Joško Gvardiolem, ponieważ to jest taki wonderkid już naprawdę od wielu lat. Ostatecznie padło na Manchester City. City wyłożyło 90 milionów euro za Gvardiola i pojawia się tutaj kilka pytań. Po pierwsze, czy Joško jest wart takich pieniędzy? Po drugie, czy Manchester City rzeczywiście aż tak potrzebuje akurat tego zawodnika? Manchester City przyzwyczaił nas w swojej historii w ostatnich latach, że potrafi ściągać drogo środkowych obrońców, że Pep Guardiola tak naprawdę jest freakiem, jeśli chodzi o ściąganie środkowych obrońców, czy w ogóle defensorów. Był Ruben Dias, Emerick Laporte, Ake, kombinowanie z różnymi obrońcami na nowych pozycjach, przesuwanie Johna Stonesa do drugiej linii, Kyle Walker, także testowany właśnie w różnych miejscach, więc Pep Guardiola w ostatnich latach pokazywał, że stara się być takim bardzo kreatywnym trenerem, jeśli chodzi o wykorzystywanie swoich środkowych obrońców, czyli przerzucanie ich albo na boki obrony. Zdarzały się przecież mnóstwo takich meczów, kiedy Manchester City grał na czwórkę, można powiedzieć, środkowych obrońców, ale też wykorzystywanie tych piłkarzy w drugiej linii. Można powiedzieć, że kiedyś Pep Guardiola powiedział, że idealna drużyna to jest drużyna taka, w której mamy samych środkowych pomocników. Natomiast tutaj widać jednak, że jemu ostatnio bardzo zależało, pewnie kombinując, czego mu brakuje, żeby wygrać Ligę Mistrzów, doszedł do wniosku, że przede wszystkim najistotniejsze jest to zbudowanie stabilizacji w defensywie i on sam też przyznał, że pod tym względem Manchester City zrobił bardzo duży postęp i że on przede wszystkim zauważa w zespole Manchesteru coś takiego, że ta ekipa wreszcie odczuwa przyjemność z bronienia. Poza tym, co istotne, Guardiola był bardzo zadowolony z tego, w jaki sposób Manchester City broni w obrębie własnego pola karnego, ale też powiedział wprost, że w Champions League przekonał się, że kluczowe jest bronienie jeden na jednego w ostatniej tercji boiska, czyli w twojej tercji defensywnej. Właśnie w takich starciach, kiedy musisz rywalizować z Saką, z Viniciusem, z Martinelli, z Salahem czy Mane, najistotniejsze jest to, żeby mieć obrońców, którzy po prostu wygrywają te akcje jeden na jednego w defensywie. To brzmi banalnie, ale to wcale takie banalne nie jest, no bo to nie jest wcale tak oczywiste, że wystawisz sobie po prostu jakiegoś tam gościa na nawet na boku, czy jako środkowego obrońcę i on będzie potrafił bronić, co zresztą tutaj wspomniał Pep o Viniciusie. Widzimy na przykładzie meczu Viniciusa z Barceloną, kiedy często Xavi decyduje się właśnie na takie rozwiązanie pod tytułem Ronald Araujo, on będzie musiał zajmować się Viniciusem, więc z punktu widzenia Pepa coraz istotniejsze z sezonu na sezon jest to, w jaki sposób jego zespół ma bronić, przede wszystkim w jaki sposób jego obrońcy mają bronić. A oczywiście gra na pozycji środkowego czy bocznego, w zależności od systemu, bo tutaj tych kombinacji jest naprawdę bardzo wiele i Pep zmienia systemy i dostosowuje się pod rywala i tak dalej, i tak dalej. To na pewno narzuca bardzo duże wymagania środkowym obrońcom, żeby dostosować się właśnie do tej filozofii, żeby zrozumieć te pomysły Pepa Guardioli, więc z jednej strony nikomu nie będzie łatwo, ale z drugiej strony, jeśli patrzymy na profil Joško Gvardiola i profil drużyny, w której występował do tej pory, to jest facet, który zawsze grał w ekipach dominujących. Dinamo Zagrzeb i RB Lipsk. Jeśli chodzi o posiadanie piłki, RB Lipsk w ostatnim sezonie Bundesligi numer 2. Ale przede wszystkim patrząc na cały pakiet, który oferuje Joško Gvardiol, to mówimy tutaj
Tak, po pierwsze o obrońcy, który jest bardzo młody, czyli w tym przypadku, jeśli mówimy o gościu, często się mówi, ściągasz piłkarza na dekadę. Patrząc na wiek Joszko Guardiola, gdyby się okazało, że on się przywiąże do Manchesteru City, to ściągasz gościa nie na dekadę, tylko na kilkanaście lat. Rocznik 2002. Po drugie, co istotne, Joszko Guardiola ma dokładnie to, o czym powiedział Pep a propos bronienia jeden na jednego w defensywie. To znaczy, Joszko Guardiola jest oczywiście piłkarzem, który najlepiej czuje się na pozycji środkowego obrońcy. Rzecz jasna, jako półlewy stoper, no i na tej pozycji w ostatnim sezonie w Lipsku spędził najwięcej czasu, co widzicie zresztą na tej mapie ze Statsbomb. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Gwardiol na Euro 2020 w reprezentacji Chorwacji grał jako lewy obrońca. Dlatego oczywiście, jeśli mamy sobie go zestawić z Nathanem Ake, no to Gwardiol ma po prostu więcej atutów. I tych atutów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To jest przede wszystkim obrońca, który potrafi bronić jeden na jednego, który jest bardzo szybki, który często decyduje się na takie, powiedziałbym, heroiczne bronienie, niezwykle efektowne wślizgi, świetny timing przede wszystkim tego pojedynku. Ja wiem, że za chwilkę ktoś tu pewnie napisze jakiś komentarz, a pamiętasz, jak bronił przeciwko Leo Messiemu? Oczywiście, że pamiętam, jak bronił przeciwko Leo Messiemu, ale to był Leo Messi i to jest, podkreślam, młody obrońca. Więc jeśli chodzi o te możliwości atletyczne, w przypadku Joszko Guardiola one są na wysokim poziomie. Ktoś też może odbić piłeczkę, ale on ma tylko 1,85 m. 1,85 m moim zdaniem to nie jest wzrost, który kogokolwiek by dyskwalifikował, tym bardziej w zespole Pepa Guardioli. To po pierwsze, po drugie, no 1,85 m to też nie jest jakiś niski piłkarz, a być może gdyby Guardiol był wyższy, no to wytraciłby jakieś inne atuty, czyli na przykład tę umiejętność przyklejenia się do swojego rywala, takiego bardzo bezpośredniego ataku przeciwko jakiemuś skrzydłowemu. Dlatego ja też spodziewam się, że Guardiol przy tych swoich atutach w defensywie często może być rozważany przez Pepa właśnie jako boczny obrońca albo jako półlewy stoper w trójce, dlatego że jeśli będzie grał na przykład jako półlewy stoper w trójce albo jako lewy obrońca, to ma jeszcze sporą swobodę wyprowadzenia piłki. Czyli potrafi bronić jeden na jednego w sposób naprawdę kapitalny, ale z czym kojarzy się przede wszystkim Joszko Guardiol? Wielu trenerów, którzy mieli z nim do czynienia, podkreśla, że to jest facet, który praktycznie od momentu, kiedy stawiał pierwsze kroki w dorosłym futbolu, imponował niesamowitym spokojem z piłką przy nodze. To oczywiście wynika z tego, że on wcześniej jeszcze w piłce dziecięcej czy juniorskiej był szkolony także jako środkowy pomocnik i często tak bywa w przypadku, niedawno nagrywałem odcinek o Pau Torresie, po tym jak przeszedł do Aston Villa, że jeśli mamy obrońcę, który kapitalnie gra piłką, to często bywa tak, że po prostu wcześniej był środkowym pomocnikiem. Jeśli zerkniemy sobie na charakterystykę Joszko Guardiola, to jest zawodnik, który potrafi niesamowicie zdobywać przestrzeń. I tutaj mam na myśli po pierwsze fenomenalne otwierające podania. To nie jest zbyt mocne słowo. Naprawdę te podania są kapitalne. A jeżeli masz jeszcze do dyspozycji takiego napastnika, który potrafi wbiegać na wolną przestrzeń jak Erling Haaland, no to jest skarb. Jeśli grałeś jeszcze z kimś takim jak Nkunku czy nawet Timo Werner, to też można było coś takiego wykorzystywać i Joszko Guardiol to wykorzystywał. Ale Guardiol nie boi się też dryblingu. Dlatego w świetnie zorganizowanym zespole i potrafi dryblować naprawdę efektownie. W świetle zorganizowanym zespole, na przykład w takiej trójce środkowych obrońców, jeśli masz takiego Guardiola, który ma 100% przekonanie, że zawsze będzie miał za swoimi plecami asekurację, bo będzie na przykład dwóch stoperów plus ewentualnie defensywny pomocnik, to jeśli takiemu gościowi dasz swobodę, Joszko, jeśli widzisz przestrzeń, to atakuj tę przestrzeń, naprawdę możesz zyskać bardzo wiele. Pod tym względem to jest kapitalny piłkarz i cóż, no to jest materiał na kompletnego środkowego obrońcę, tak trzeba powiedzieć. Pewnie jakieś tam błędy będą się zdarzały, ale błędy zdarzają się każdemu. Natomiast biorąc pod uwagę tak naprawdę wszystkie rzeczy, za które możemy rozliczać środkowego obrońcę, to można dojść do wniosku, że Joszko Guardiol ma wszystko. Tak naprawdę Joszko Guardiol, grając jako półlewy środkowy obrońca, staje się dodatkowym, można powiedzieć, środkowym pomocnikiem, ponieważ on gra tak ekspansywnie, tak wysoko potrafi wyjść z piłką, że sprawia, że stwarza tutaj niesamowitą przewagę, plus jest jeszcze jedna istotna kwestia, czyli jak cenieni na rynku są lewonożni środkowi obrońcy. No to jest taka śpiewka, która wraca praktycznie co okienko transferowe, że tacy piłkarze po prostu są bardzo wysoko wyceniani. Ale zerknąłem sobie na kilka statystyk związanych z Joszko Guardiolem, oczywiście w platformie Stats, żeby porównać tego piłkarza na tle innych stoperów Bundesligi. Oczywiście Bundesliga, zawsze to będę podkreślał, nie jest najlepszą weryfikacją, no bo to nie jest najlepsza liga na świecie, no ale też nie jest jakaś bardzo słaba. Top 5 spokojnie. I jeśli chodzi o udane dryblingi wśród stoperów Bundesligi na 90 minut, zwróćcie uwagę, że Guardiol zajmuje trzecie miejsce. Pierwsze miejsce Stanley Nsocki z Hoffenheim, a także stary znajomy także z Premier League, czyli Ozan Kabak również z Hoffenheim. Wiele to mówi swoją drogą o Hoffenheim. I teraz kilka ciekawostek, które wyłapałem w porównaniu z innymi stoperami z Bundesligi, właśnie z platformy Statsbomb. Skuteczność dryblingów 83%. To naprawdę robi wrażenie.
wrażenie, a mówię, to jest piłkarz, który, to nie jest tak, że on, nie wiem, podejmie jedną próbę dryblingu, czy podejmie trzy próby dryblingu i nagle ta statystyka mu tak skoczy. On jest trzecim środkowym obrońcą Bundesligi, jeśli chodzi o udane dryblingi na 90 minut, a przy tym skuteczność tych starć jeden na jednego w ofensywie jest niesamowita, 83%. Dokładność podań 90%. To nie mówi nam tak wiele. No bo na przykład Kamil Glik też często miał dokładność podań na bardzo wysokim poziomie, ale zagrywał do najbliższego. Natomiast Gwardiol bardzo często podejmuje olbrzymie ryzyko przy wyprowadzeniu piłki. Żeby nie być gołosłownym, to jest trzeci piłkarz Bundesligi, jeśli chodzi o stoperów, pod względem długich podań na 90 minut. Po Hummelsie, a także Hirokim Ito ze Stuttgartu. Co pokazuje, że ta dokładność podań jest bardzo wysoka. To naturalne u każdego środkowego obrońcy Guardioli, ale tu jest też bardzo duża odwaga i inicjatywa przy kolejnych próbach właśnie tych długich podań. Idziemy dalej. Jeśli zerkniemy sobie na deep progressions, czyli coś, do czego często nawiązuję, bo to jest taka statystyka, która naprawdę wiele nam mówi o poszczególnych piłkarzach, zwłaszcza w kontekście takich zespołów jak Manchester City, gdzie niezwykle istotne jest to, czy jesteś właśnie aktywny, czy masz tę inicjatywę. Deep progressions, czyli podania, dryblingi i rajdy w kierunku ostatniej tercji boiska, czołóweczka, piąte miejsce w Bundeslidze. Kto jest wyżej? Pavard, Upamecano, Schlotterbeck i Simakan. Czyli absolutna czołówka, można było pewnie te nazwiska wytypować. Jeśli jesteś obrońcą Bayernu jak Pavard czy Upamecano, to siłą rzeczy jest ci pewnie jeszcze łatwiej właśnie niż w Lipsku nabijać takie statystyki. Jeśli chodzi o udane podania z gry w kierunku ostatniej tercji boiska, lepsi są Pavard, Simakan, Süle, a także Upamecano. Jeszcze jedna taka kwestia, jedna taka ciekawostka, możecie sobie zerknąć teraz na radar Joszko Gwardiola i porównanie ze średnią ligową, jeśli chodzi o środkowych obrońców w Bundeslidze. I tutaj też rzućcie sobie okiem na to deep progressions. Jak wygląda w przypadku tego środkowego obrońcy ofensywna gra? To znaczy, ile on daje w ataku? To widać praktycznie we wszystkich liczbach. Jeśli ktoś nie oglądał meczów, no to może sobie zerknąć właśnie na te staty, czy na radary i uświadomi sobie, jak ofensywnym środkowym obrońcą jest Joszko Gwardiol i że tak naprawdę może dawać więcej niż niektórzy środkowi pomocnicy. No a biorąc pod uwagę, jak Pep czasami kombinuje ze środkowymi obrońcami, czytaj John Stones, to tak jak mówię, ja tutaj jestem otwarty na wszelkie eksperymenty, także z Joszko Gwardiolem. Z czego to wynika, że Gwardiol stał się piłkarzem tak odważnym i tak jakościowym właśnie, jeśli chodzi o tę grę z piłką przy nodze? Dynamo Zagrzeb od samego początku zachęcało tego piłkarza do takiej niezwykle ekspansywnej gry, ponieważ oni błyskawicznie zdali sobie sprawę, że mają do czynienia z talentem czystej wody i oni wręcz zachęcali go raz za razem, żeby szukał właśnie takich prób, wejścia na połowy rywala, czy właśnie jakichś takich odważnych podań, bo zdawali sobie sprawę, że tacy obrońcy mogą być najdrożsi. I kiedy Joszko Gwardiol przenosił się do RB Lipsk, już każdy zdawał sobie sprawę, że tutaj rośnie naprawdę taka duża obietnica. I interesowały się nim kluby Premier League, interesowało się nim Leeds United, Marcelo Bielsa, on odrzucił wtedy tę opcję, uznał, że warto trafić do Lipska, a i tak jeszcze na początek, po tym transferze do Lipska, jeszcze wrócił na wypożyczenie do Dinama Zagrzeb. I w Dinamie każdy zdawał sobie sprawę, że to jest piłkarz nadzwyczajny. O tym, ile Gwardiol znaczył w tamtym Dinamie Zagrzeb, wiele nam mówi fakt, że Joszko nie odszedł nigdzie na wypożyczenie z Dinama. O tym wspominał także właśnie Zoran Mamić, że to jest taka stała zasada, jeśli chodzi o Dinamo Zagrzeb, że nawet jeśli jesteś wybitnym piłkarzem jak Luka Modrić, to musisz gdzieś tam odejść, powinieneś odejść gdzieś tam na wypożyczenie, żeby się ograć i później wrócić. Zdarzają się wyjątki, jak na przykład Mateo Kovacic, natomiast w przypadku Gwardiola trenerzy byli podobno jednomyślni i doszli do wniosku, nie ma sensu gościa wypożyczać, bo on jest po prostu zbyt dobry. I w zasadzie, jeśli prześledzimy sobie wypowiedzi jakichś różnych ekspertów, czy ludzi, którzy poznali z bliska Joszko Gwardiola, to trudno znaleźć jakieś takie jednoznaczne deklaracje w stylu: jest świetny, ale to miałby do poprawy. Może być bardzo dobry, ale wypadałoby jeszcze podszlifować coś tam. Zlatko Dalić po meczu z Belgią na ostatnim mundialu powiedział, że Joszko jest najlepszym środkowym obrońcą na świecie, że gra z niesamowitą dojrzałością. Christoph Kramer, czyli były piłkarz Bundesligi, były reprezentant Niemiec, mówi, że to jest najbardziej uniwersalny obrońca na świecie. Borna Barisic, czyli jego kolega z reprezentacji, podkreśla, że Joszko gra tak, jakby miał na swoim koncie 100 meczów w reprezentacji, ale tak się dzieje wtedy, kiedy otrzymujesz od Boga wszystko. To są słowa Borny Barisicza i praktycznie wszyscy trenerzy o tym mówią od samego początku, że takiego talentu, jeśli chodzi o defensorów, oni w Chorwacji nie mieli.
A Nenad Bielica, nasz stary znajomy z Lecha Poznań, u którego Gwardiol stawiał z kolei pierwsze kroki w Dinamie Zagrzeb, mówi, że najbardziej niesamowite jest to, że Gwardiol w wieku 17 lat wyglądał dokładnie tak jak teraz, że rzadko spotyka się po prostu taki spokój u środkowych obrońców przy zachowaniu właśnie tej całej jakości. Co ciekawe, kiedy Gwardiol, mimo że on był talentem naprawdę, od kiedy był nastolatkiem, ale takim młodym nastolatkiem, zdarzył mu się taki moment, kiedy zaczął się zastanawiać, czy nie powinien rzucić futbolu, czy nie powinien zająć się rybami, wędkowaniem czy rybactwem, tak jak jego ojciec, ale gdzieś właśnie w wieku 16-17 lat przyszedł ten prawdziwy przełom, wtedy kiedy on poczuł, wrócił do gry w podstawowym składzie w swoim zespole, że naprawdę może być znaczącą postacią, no i od tamtej pory ta kariera poszybowała niesamowicie w górę, a on przyznaje, że nienawidzi jeść ryb, ponieważ siłą rzeczy ryby stanowiły jeden z najczęstszych posiłków w jego domu. Dlatego puentując, często kiedy piłkarze wyjeżdżają w młodym wieku, to jest młody obrońca 2002, na przykład z Lipska do jakiegoś topowego zespołu, mówi się o tym, że kluby kupują potencjał. Bardzo często tak się mówi. Niekiedy to jest wytrych, ale czasami nie. Czasami po prostu kupujesz jakiegoś zawodnika i masz nadzieję, że on wskoczy na jeszcze wyższy poziom, czyli na przykład, nie wiem, Chelsea kupuje Nicolasa Jacksona z Villarrealu, kupuje potencjał przede wszystkim. W przypadku Joszko Gwardiola mówimy o piłkarzu ogranym w Bundeslidze, ogranym w europejskich pucharach, ogranym na wielkich turniejach, na dwóch pozycjach, lewa obrona, środek obrony, czyli mówimy o piłkarzu wszechstronnym, mówimy o piłkarzu, który praktycznie nie generuje żadnych kontrowersji, nie generuje żadnej polemiki i który jako środkowy obrońca po prostu na papierze gwarantuje pełen pakiet. Dlatego ja mimo wszystko nawet jestem troszkę zaskoczony, jak niewiele mówi się o tym transferze, na przykład w stosunku do innych transferów obecnie w Europie, ponieważ uważam, że to jest jeden z najbardziej znaczących transferów właśnie tego okna. Pep Guardiola sięga po prawdopodobnie bardziej uzdolnionego środkowego obrońcę młodego pokolenia w tym momencie na świecie, a biorąc pod uwagę, w jakim kierunku poszła gra Manchesteru City i to, jak Pep kombinuje ze swoimi defensorami, sam jestem ciekaw, w jakim kierunku teraz pójdzie właśnie kariera Guardiola. Czy na przykład będzie tak, że w pierwszym sezonie częściej będzie grywał, nie wiem, gdzieś bliżej lewej obrony, jak często będzie wykorzystywany na przykład przy tych wejściach do drugiej linii. Sporo jest tutaj właśnie tego typu pytań. Natomiast co do Guardiola, mówimy tutaj o zawodniku, który po prostu był znakomity, który w Bundeslidze, w RB Lipsk i też w reprezentacji Chorwacji był naprawdę kapitalnym piłkarzem i nie ma sensu gdzieś, nie wiem, oceniać takich zawodników wyłącznie na podstawie jakiegoś jednego pojedynku w defensywie z Leo Messim czy coś w tym stylu, no bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach takie rzeczy stają się viralem, natomiast dotychczasowa kariera Joszko Gwardiola to jest wzór, to jest po prostu coś jak z podręcznika i ten ruch teraz do Manchesteru City to też może być coś bardzo intrygującego pod takim kątem, w jaki sposób Guardiola może jeszcze wzbogacić tę grę Joszko Gwardiola. To by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Chciałem Wam pokazać tutaj kilka ciekawostek związanych właśnie z reprezentantem Chorwacji, ale także tych statystyk, które w przypadku tego zawodnika są naprawdę niesamowite. I tyle. I czekam na Wasze opinie, Wasze spostrzeżenia właśnie na temat Joszko Gwardiola. Czy Wy na przykład widzielibyście go w innym zespole, czy żałujecie, że nie trafił, nie wiem, do Realu Madryt, czy do Bayernu Monachium, gdziekolwiek. Piszcie, jak Wy odbieracie właśnie te transakcje. Piszcie, o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć właśnie w najbliższych odcinkach. Z góry bardzo dziękuję za łapki w górę, a także za komentarze.